Stresuję się, już w nocy śnił mi się ten maraton. Jechałem po ściernisku na rowerze szosowym, którego nie mam. Rano jak się obudziłem, to bardzo bolały mi nogi. (Grywa) 24 godziny, pętla 15 km. Kto przejedzie najwięcej okrążeń, wygrywa. Jest to jedyny tego typu maraton w Polsce, dlatego przyciąga tak wiele osób. Jedno okrążenie powinno mi zająć około 45 minut. Chciałbym zrobić 24 okrążenia, czyli jedno na godzinę. Pierwsza rzecz, która się rzuca w uszy bardziej niż w oczy, jest to, że jest po prostu cichutko. 150 rowerów na trasie i naprawdę nic nie słychać. Też wodę należy pić, irygację. No, trasa nie jest lekka, to nie jest Wieliszew sprzed 2 lat. Długie podjazdy szutrowe, najbardziej trudne zjazdy, dużo na dużej szybkości, dużo kamieni, niebezpieczne. Jestem osobą niepełnosprawną, kolarstwo górskie MTB prawie od 2011 roku. Najtrudniejsze, jeżeli chodzi o mnie, to utrzymanie stabilizacji głównie na zjazdach, bo to jednak wymaga stabilności dwóch rąk. No, mój rower jest tak dostosowany, że mam wszystko pod jedną ręką, dwie manetki do przełączania biegów, zarówno przy korbie, jak i z tyłu. I mogę tak naprawdę ogarnąć rower i mogę z nim różne rzeczy robić, naprawdę zwariowane. Jestem przeciętnym człowiekiem, który na co dzień pracuje w korporacji. Siedzę przy komputerze po 8-10 godzin. Jeżdżę rowerem do pracy. Zabieram córkę do fotelika, zostawiam ją po drodze w przedszkolu i rowerem jadę do pracy. Ja zaczęłam jeździć na rowerze za 1500. Nie miałam butów wpinanych, nic. Był zwykły rower kupiony, jakiś crossowy, na cienkich kołach i pychałam MTB maraton 2 razy. I przejechałam i nawet całkiem niezłe miejsce zajęłam. No rower w pewnym momencie to zacznie trochę kosztować. Nie mogę powiedzieć, bo może żona to będzie oglądała. Taki rower kosztuje około 5000 zł. Waży około 11 kg. Dobry amortyzator, nie najdroższy, tylko naprawdę dobry, kosztuje około 1500 zł. To jest tak, że żeby tak naprawdę zacząć jeździć, to są niewielkie koszty, wystarczy normalny rower. A tak jak każdy hobby, im głębiej się człowiek w to wchodzi, to skarbonka jest bez dna, więc można brnąć dalej. Ale zapewniam, że nawet tutaj na maratonie jest przekrój rowerów od najtańszych po najdroższe, wartości większej niż większość samochodów, które tu stoi na parkingu. Obecnie jest 16.20, to co więcej minęły 4 godziny 20 minut. Ja obecnie mam 5 kołek za sobą, będzie to jakieś 75 km. 6 rok czy 7 już jeździmy, rodzinnie praktycznie. O, tata jedzie, proszę bardzo. Dzisiaj czekoladka. Gorzki doping, dawaj. Dzięki. Jestem na razie trzecia wśród kobiet. Zrobiłam już 78 km. I mam apetyt na więcej. Arbuzów.
90 km. Jest pierwszy kryzys. Bolą mnie kolana, boli mnie odcisk na stopie i brakuje mocy w nogach. Weź na kąpię. Nieźle. No najbardziej dostają nogi po prostu. Bo siłowo, jest jazda siłowa, jest dużo jazdy siłowej. Też taka długa jazda, monotonna i zmęczenie do tego też może psychicznie człowieka zniszczyć, że może i ciało by mogło, ale głowa już nie da rady. Miałem jeden kryzys na czwartym okrążeniu, ale już go przeszedłem. Trochę czasami łapią skurcze, ale to trzeba porządnie się najeść, jakiś magnes wyknąć i będzie okej dalej. Tak. Co czułeś? To różnie. Niektórych boli tyłek, zależy od siodełka, niektórych bolą ręce, kolana. Tarcie jest takie przez ten strój w tyłku, że aż się rany robią, więc tam najbardziej. W nocy oczywiście jest kryzys i chce się spać. Po prostu chce się spać. Wszystko się zdaje większe. Górki większe, dołki większe, także jak się przejdzie całość, to będzie o czym opowiadać na pewno i się czym pochwalić. O 6 wjechałem na 17 okrążenie. Jechałem godzinę 40 chyba. I byłem gotowy zrezygnować. Nie, kręgosłup mówi dosyć tego. To tak, po pierwsze odwołuję to, co powiedziałem na początku. Jest do dupy. Nie przyjeżdżajcie tu. Powinni zdelokalizować tą imprezę. I po drugie, pozdrawiam moją mamę, którą mają tą urodziny. I mam rower do sprzedania. Nie bit. O 8 przyszedł Arek, powiedział, jesteś czwarty. W momencie wstałem, 3 godziny, 3 kółka. Kwestia motywacji. Przeżycie. Fajnie się jeździło w nocy. 150 km w nogach. Także jeszcze 7 godzin. Świeżutki. Zaraz sobie także wodę umyję się. W ciepłej wodzie. Zmienię. Brudne bluzki i pojadę dalej. Jest czasami ciężko, tak? I mówię sobie nigdy więcej, po czym za tydzień, jak są kolejne zawody, wsiadam na rower i jadę dalej. Dla zdrowotności, czyli lepsza kondycja, lepsza sylwetka, pokonywanie własnych słabości, poziom endorfin znacznie lepszy niż przy jeździe samochodem. Można poczuć piach w zębach, wiatr we włosach. To jest taki pewien rodzaj adrenaliny, zdrowej adrenaliny. Jestem zwariowany, lubię adrenalinę, a to jest właśnie piękny sport. Dla takich chwil się żyje, tak jak tutaj. No. W pewnym wieku człowiek ma problemy z cholesterolem, z nadwagą. Jazda na rowerze niweluje to wszystko. W mojej rodzinie wszyscy mieli nadciśnienie, ja go nie mam. Dzięki rowerowi. W 20 kółek jestem zadowolony i przekonałem się, że to nieprawda, że noga nie podaje, że tyłek boli i że odcisk na stopie, tylko wszystko jest tu. To powiem tak, już między nami. To jest wyczyn, jednak jakby nie patrzeć. Sport nie jest zdrowy. Żaden sport nie jest zdrowy.
umiarkowana aktywność fizyczna jest zdrowa. Czyli wyjechanie rowerem po bułki albo do kościoła i pokręcenie wokół komina naprawdę na zwykłym rowerze.